Hej, ja jestem Malta, a to jest Prequel. Komiks, w który gramy. Bo tak gram w komiks. Jeśli nie pamiętacie, co się wydarzyło w poprzednich odcinkach, nasza postać, ta tutaj antropomorficzna kotka, czyli Khajiit, Katia Managan, opuściła swoje rodzinne Hammerfell i udała się do Cyrodiil, aby zacząć swoje życie od nowa. Zaczynanie tego życia od nowa tak trochę jej nie wyszło, więc chciała się pocieszyć odrobiną alkoholu i z tą odrobiną alkoholu tak trochę odrobinę przesadziła i obudziła się w nieznanym sobie domu obok nieznanego sobie orka i jego mościa. No i teraz właśnie wróciła właścicielka owego domu i być może żona owego orka. Ale co powinniśmy zrobić? Jak sobie poradzić z tą sytuacją, gdy być może żona tego orka celuje do nas z łukiem? Mam pomysł. Uderz w nią książką! Jestem tak na 70% pewna, że łuki nie są dobre, kiedy walczysz z bliska, że one są lepsze, kiedy z oddali, więc książka powinna być w tym momencie potężniejsza od łuku. Tak działa fizyka. Katia chyba odkryła sobie wewnętrzną bestię? Bo mamy też kawałek szkła, wygra to na kawałek szkła w jedynku. A, tak! Powinnaś być w stanie użyć książki, aby tak ją walnąć w rękę, że łuk jej z niej wypadnie. I jesteś pewna, że strzałę też byś odbiła, jeśli owa pani jaszczurkowata zdąży wystrzelić strzałę, zanim ją walniemy książką. Później po tym mogłabyś jej zagrozić kawałkiem szkła, zanim zdążyłaby sięgnąć po następną strzałę. O mój Boże! Co to za bzdura? Ona ma prawdziwą broń! Tu mamy rzeczywistość. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Pomiędzy panikowanymi chlipusiami... Nie. No chyba tak. Pomiędzy spanikowanym chlipaniem i zawodzeniem próbujesz wyjaśnić, że nie masz pojęcia, jak się tutaj znalazłaś. Napiłaś się trochę piwa w porcie i następna rzecz, którą pamiętasz, to właśnie tutaj się obudziłaś naga, piętro wyżej, w łóżku z orkiem, którego nigdy wcześniej nie spotkałaś. Wydaje ci się, że naprawdę tak trochę uszkodziłaś jej pokój i jest ci bardzo przykro, ale proszę, nie zabijaj mnie. Jeśli ów ork to pani mąż, to jest mi bardzo przykro, ale podziwiam pani progresywne myślenie na temat małżeństw pomiędzygatunkowych, a także ma pani bardzo ładne łuski i proszę, nie rób mi nic, nie skrzywdź mnie, zrobię wszystko, czego zażądasz. Wow, wow, wow! Pani jaszczurka ci przerywa. O, odłożyła broń, może nas nie zabije. Ej, wszystko w porządku. Pani jaszczurka chciała tylko się upewnić, że przypadkiem nie okradasz jej domu. I nie jest żoną pana orka. Musi przyznać, pani jaszczurka musi przyznać, iż czuje się częściowo odpowiedzialna za istniałą tu sytuację, ponieważ to ona była osobą, która dała nam ananasa ubiegłej nocy. O nie, tego ananasa, którego znaleźliśmy w poprzednim odcinku pod łóżkiem. O nie. No i po tym, jak dostała się ananasa, no to już po tym wszystko szlak tak trochę trafił. Bo jak już odmiałaś tego ananasa, to zrobiłaś tą rzecz z nim oraz z Jojo. I zabiłaś ją. O mój Boże, pośrodku rynku miejskiego. Tak w sumie to być może nie powinnaś pokazywać swej twarzy tutaj w mieście i w jego okolicach przez dłuższą chwilę. W tej chwili jesteś na językach wszystkich ludzi. Przeklęty ananas. Ale hej, w porządku, ludzie nie będą pamiętać tego na zawsze. W swym zawodzie pani jaszczurka dowiedziała się na własnej skórze, jak bardzo łatwo jest być zapomnianym. I hej, jak to się stało, że trafiłaś do tego miasta? Opowiadasz jej swoją historię.
o tym, jak przybyłaś do Cyrodiil wczoraj bez żadnych pieniędzy, myśląc, że szybko uda ci się zdobyć przyjaciół i pracę i zacząć wszystko od zera. Ale jak wszystko schromoliłaś od góry do dołu, chociaż robiłaś wszystko, od czego próbowałaś, i na koniec dnia czułaś się tak okropnie, że znowu zaczęłaś pić. Jest ci bardzo przykro i zrobisz wszystko, co możesz, aby zapłacić za jej pokój, który zdemolowałaś. I masz te historie z takiej, nie pijcie alkoholu, nawet jak macie okropny dzień, po nim będzie wszystko tylko gorzej. A, to dobrze, mówi pani jaszczurka. Właśnie planowała cię zapytać, czy w jakiś sposób zapłacisz za to, co zniszczyłaś? W takim razie, jakie umiejętności zawodowe posiadasz? I jak wielką szkodę uczyniłaś owemu pokojowi? Biorąc pod uwagę, że nie potrafimy napisać słowa towary bez błędu ortograficznego w środku. Dobra, musimy odwrócić jej szybko uwagę od naszych umiejętności. Zapytajmy ją, jak się nazywa i w jakim zawodzie pracuje. No bo wspomniała w sumie, że ma jakiś zawód, który wie, jak łatwo być zapomnianym. To brzmi ciekawie. Oj, chyba odwrócenie uwagi się nie udało. Nerwowo starasz się zmienić temat i próbujesz się zamiast tego przedstawić. Cześć, jestem Katia Managan. A jakie jest twoje imię i co ty robisz, gdy coś robisz? W sumie, przepraszam. Ojej. O bogowie, ta krępująca cisza. Może powinnaś po prostu... Udało nam się chyba zmienić temat. Dała nam rękę. Mamy znajomą, może nie przyjaciółkę, ale mamy znajomą. Pani jaszczurka przedstawia siebie jako Quillweave. Jak to przetłumaczy na polski? Tkająca piórem? Jest pisarką. Tkająca piórem. Jest pisarką i pisze głównie historie o mrocznych, pozbawionych litości, męczarniach niższych klas. I musi przyznać, że to dlatego właśnie uważa, że jesteś taką interesującą osobą. Właśnie uświadomiłaś jej, iż istnieje całkiem nowy poziom niskiej klasy. Poziom super niski. Piętro minus jeden. Parking podziemny klas. Dziękujesz jej, chociaż nie jesteś pewna, czy to był komplement. No ja też nie jestem, to chyba nie był komplement. Wyjaśniasz jej, że pokój jest, no, praktycznie zrujnowany kompletnie. Wszędzie jest rozchlapana farba, kilka różnych ostrz przebiło jej ściany, miecz i strzały, okno połamane, pościel rozdarta na strzępy, książka też zniszczona, jak widzimy na ziemi. I jeszcze pomalowany jednorożec sobie tam biega w okolicy. I jeszcze wychodzi na to, że zabiłaś jej rybki. Tkająca piórem mówi nam, że nie mamy się co martwić, jeśli chodzi o rybki. Tak naprawdę nienawidzi wszystkich zwierzątek domowych i trzyma je w domu tylko aby patrzeć, jak umierają. Mówi, że to jest coś, co robią pisarze i ktoś, kto nie jest pisarzem, tego nie zrozumiał. Przepraszam, jestem pisarzem, jestem absolutnie przerażona. Moje króliki to moje dzieci, zabiłabym dla nich. Dziś nazbierałam, wiecie, bo już są przymrozki, to z tatą zebraliśmy ostatni koperek, jaki został na działce, żeby jeszcze trochę zielonego zjadły i ostatnie te listki miętki do suszenia, żeby one nie lubią świeżej miętki, suszoną miętkę dla moich dzieci pięknych. Więc jako pisarka muszę powiedzieć, że nie. Pisarze tak naprawdę kochają swoje zwierzęta i do nich mówią, jakby byli ludźmi. Moje piękne, śliczne mordki różowe. No.
Mówisz jej, że zrobisz wszystko w twojej mocy, aby jakoś wynagrodzić jej te wyrządzone szkody. Może to wszystko posprzątasz? Także okazuje się, że jesteś całkiem niezła z malowaniem. No, ta bielizna, którą mamy na sobie, to nie spędziła bielizna, to farba! Realistyczne malowidło na skórne. Może ta nowa umiejętność malarska by się przydała przy demontowaniu pokoju? Tkająca piórem tak delikatnie sugeruje, że nie jest gotowa ci zaufać z jakąkolwiek farbą. Ale mówi, że jest coś, z czym mogłabyś jej pomóc. Jutro opuszcza miasto, aby przeprowadzić jakieś badania do jej następnej książki, ale potrzebuje pilnie, aby ktoś dostarczył ten tutaj oto list do pobliskiego miasta Kawacz. I to najpierw tak szybko, jak się tylko da. Wszystko, co musisz zrobić, to pojechać do Kawacz, dostarczyć ten list do lokalnej księgarni, a potem powrócić z odpowiedzią na ów list. I kiedy już tam będziesz, to możesz przy okazji kupić nową kopię tej książki, którą pomalowałaś farbą. Oczywiście da ci pieniądze na nową książkę, a także wystarczająco monet, żebyś mogła spędzić noc w Kawacz, zanim powrócisz do Anvil. Jest gotowa zaufać ci z pieniędzmi, ponieważ naprawdę potrzebuje, aby ktoś ten list dostarczył szybko, a nikt inny się nie zgodził. Czyli desperacja. Powinno to zająć nie więcej niż 2 dni. Jest absolutnie przekonana, że nic nie może pójść nie tak. Nic złego się na pewno po drodze nie stanie. Zdecydowanie. Jesteś podekscytowana. Obiecujesz, że jej nie zawiedziesz i że będziesz najlepszym i najszybszym dostarczycielem listów w Cyrodiil. Jak po prostu Cyrodiil takiego listonosza pędzącego jeszcze nie widziała. Tkająca piórem, tak trochę widać, że nie czuję się komfortowo. Tak trochę niekomfortowo kaszle. I tak mówi, tak, wiecie, tak trochę zastanawiam, że może ona w takim razie najpierw, zanim gdzieś pójdziesz, to ona pójdzie i kupi tobie oraz twojemu orczemu przyjacielowi ubrania. Jaki typ ubrań lubisz? Pytasz ją, co ma na myśli? O co chodzi z tym pytaniem, co? Tkająca piórem chce wiedzieć, jaki rodzaj ubrań lubisz nosić. Chce ci pomóc z powrotem stanąć na stopy, co oznacza, że chce, żeby była najedzona i żebyś była ubrana. A w sumie to tak nigdy cię nie widziała niegołej, więc nie ma pojęcia, co lubisz nosić, więc może narysuj, jak chciałabyś wyglądać. A pani jaszczurka poszuka czegoś podobnego na rynku. To jest pierwszy raz, gdy ktoś w twoim całym życiu zapytał cię, czego chcesz. Czego chcesz w jakimkolwiek zakresie, w jakimkolwiek temacie. Nigdy wcześniej o tym nie myślałaś. Nigdy wcześniej nie zastanawiałaś się nad tym, czego chcę. O, masz najlepszy pomysł. To będzie zbroja i wszędzie do niej będą doczepione dzwoneczki jak Jingle Bells i będą buty rakietowe, żebyś mogła latać i będą z nich wylatywać błyskawice i będzie jeszcze taka sztuczna broda, dzięki czemu będziesz wyglądał jak czarodziej. I poczekaj, to jest głupie i nierealistyczne. Lepiej zaczniesz rysować od nowa. Co sądzisz o tym po prawej stronie? Nie o pięknej sztucznej brodzie. Ja myślę, że wygląda trochę jak pirat. Tkająca piórem mówi, że nie powinno być problemu z znalezieniem czegoś w tym stylu. Ponieważ jest to, no, miasto nad morzem. Także jeszcze przy okazji dorzucę taki drobny komplement na temat twoich umiejętności rysowniczych. Co sprawia, że masz trochę lepszy humor i tak się aż, ojej słoneczko, aż bije z twej twarzy taki banan na ustach. W sumie to planowała też kupić dla siebie trochę nowych ubrań, więc równie dobrze może zrobić jedno i drugie. Powinna wrócić w ciągu godziny. Odpowie wtedy na wszystkie pytania, jakie będziesz miała. A zanim powróci, no to masz czas wolny, możesz sobie zjeść cokolwiek znajdziesz w kuchni.
Witam, miłe panie. Czy ktokolwiek widział parę czerwonych spodni? Katiu, myślimy szybko, co robić. Ja myślę, poprosimy tkającą piórem, żeby to ona się zajęła tym orkiem. Na pewno ma znacznie lepsze umiejętności międzyludzkie niż my. Tkająca piórem szybko powiedziała coś o tym, że jest pewna, wierzy w ciebie, wierzy, że jesteś w stanie sama, samodzielnie się uporać z tą sytuacją. No to okej, papa, zobaczę cię później. Okej, to pora się uporać z tą ogromną sytuacją. Hej, słodziaczku, jak tam ci leci? Bo mi tam zawsze leci wspaniale. Oto odpowiedź. On przedstawia się jako on tak usłyszał niechcący z oddali, jak rozmawiałaś z tym pięknym kawałkiem łuskowatego mięska. Brzmiało, jakby się jej niezbyt podobało to, co zrobiliście z pokojem. Ale hej! Wszystko jest okej, bo pan Grauk Grołup się dorzuci. Zawsze ma przy sobie kilka monet ukrytych między jego żeberkami kaloryfera. Właśnie na wypadek, gdyby coś takiego się wydarzyło. Sama popatrz. Kabum! Czuję się straumatyzowana. Pomimo tego, że to jest taki kreskówkowy, niedokładny rysunek bez dużej ilości detali, i tak się czuję straumatyzowana. Całkiem ekstra wspaniale, prawda? Wyjaśnia, że zna w kawacz gościa, który może naprawić tutaj tą ścianę oraz okno całkiem tanio. Po prostu zamierz to Goldo... Tak, to Goldo. Zabierz te złoto do kawacz i znajdź kogoś, kto się nazywa Naprawia Domy. To brzmi jak bardzo prawdziwe imię, bardzo prawdziwej osoby. Chociaż technicznie mamy kogoś, kto się nazywa Tkająca Piórem i jest pisarzem, więc może ktoś, kto rzeczywiście naprawia domy, nazywa się Naprawia Domy. I też jest taką jaszczurką. Taka jaszczurka nazywa się Argonianin i oni zwykle mają takie imiona typu... Nie wiem... Błotny ogon pływa w jeziorze, więc może? Ale tak przytem, że tak... Taka podejrzliwa jestem. I ów pan, który się rzekomo nazywa Naprawia Domy, naprawi to miejsce bardzo szybko, po prostu będzie... I Grauk mówi, że to złoto powinno starczyć, to co, to złoto, które wyciągnął z tych masywnych mięsiorów, powinno starczyć na wszystkie naprawy. Tak, 5 sztuk złota starczy na ścianę i na okno. I naprawi je pan, który naprawia domy. Tak. Bardzo wierzę w twoją historię. O, tak bardzo ostrożnie i niepewnie dziękujesz Graugowi za jego wsparcie i dorzucenie się do tego szczytnego celu. Pytasz go, czy dołączy do ciebie, gdy będziesz podróżować do Kawacz, ale pan Ork odmawia. Mówi, że musi odebrać swoje wolne, przez co ma na myśli, że musi odebrać swoje wolne od tej rozmowy. Hej, trzymaj się dobrze, moja słodziutka, i dziękuję za wspaniały wieczór we dwoje. Zanim jesteś w stanie powiedzieć cokolwiek jeszcze, albo wspomnieć o tym, że tkająca piórem właśnie kupuje ubrania, Grauk odbiera swoje wolne. Nie jesteś tak do końca pewna, jak się czuć z tym, czego właśnie doświadczyłaś. Ja również nie jestem pewna, jak się mam czuć z tym, czego właśnie doświadczyły moje oczy. Okej, cóż... tak sobie myślisz, że to w sumie nie była najdziwniejsza rzecz, którą się kochałaś po pijaku. Zdarzały się gorsze rzeczy, tak. Ta myśl sprawia, że wcale nie czujesz się ani trochę lepiej. Okej, jaką komendę wybrać?
Dobra, bierz monety i idźmy do kuchni coś zjeść. I nie zapomnij wziąć ze sobą tego pięknego pledu kocyka, którym się owijałaś. Ej, to nie kocyk, to jest gobelin. Jest między nimi różnica. O ile rozumiesz, owa różnica to 10 sztuk złota w cenie. Tak czy siak, zbierasz pieniądze, książkę, gobelin, strzały, kawałek szkła, wytrych i zmierzasz tymi wszystkimi rzeczami, twoim dobytkiem do kuchni. Te rzeczy, które sobą ciągniesz, tak trochę niewygodnie jest je nieść. Pewnie powinnaś część z nich porzucić albo znaleźć lepszy sposób na niesienie ich. Wpisz komendę. Wiem, że powinnam zrobić coś z niesieniem tych rzeczy. Nie wiem, zrobić jakiś plecak, poszukać, nie wiem, tą beczkę wziąć i w niej nieść te rzeczy. Ale mnie bardziej ciekawi. Jeśli to nie był najdziwniejszy pan, z którym byłaś po pijaku. Kto był najdziwniejszym? Słuchaj, to nie jest ważne, okej? Popełniłaś w przeszłości błędy, wiesz o tym, ale to była dawna ty. Teraz starasz się zostawić za sobą tamto życie, więc chcesz się skoncentrować na bardziej produktywnych rzeczach. Produktywnych rzeczach, jak na przykład ten piękny hobopatyk, który sobie właśnie zrobiłaś. Jesteś prawdziwym hobosem. Patyk hobo wyszedł znacznie lepiej niż twój oryginalny plan, którym była torebka zrobiona z arbuza. Okazuje się, że torebka z arbuza to dosyć kiepski pomysł. Okazuje się, że jedna z mioteł należących do tkających piórem jest znacznie lepsza i bardziej się przydaje jako patyk. Biedna tkająca piórem, ona nam kupuje ubrania, my demolujemy jej dom. Chociaż z drugiej strony ona w sumie dosłownie powiedziała, bo ja tak przetłumaczam, że możesz zjeść coś z kuchni. A zresztą powiedziała, help yourself to anything that is in the kitchen, czyli możesz wziąć wszystko, co jest w kuchni, więc technicznie miotła była w kuchni, więc... Ale tak nadal się z tym źle czuję. Oba dalsza komenda? O mój Boże, widzicie to? Na piecu. Te biedne kwiatki, co im się stało? Musimy je pomścić. Pora je opłakiwać. O, rozpacz. Jestem w żałobie po kwiatkę. Ach, biedne kwiatki. Wygląda to, że stały się jeszcze jedną tragiczną ofiarą tkającej piórem oraz jej kiepskiej troski o zwierzęta domowe. Jakakolwiek woda, która kiedykolwiek znalazła się w tej doniczce, już dawno wyparowała, pozostawiając niewinne rośliny, same, samotne, aby umarły z pragnienia. Nie istniał żaden sposób, aby mogły uciec przed ich okrutnym przeznaczeniem, ale teraz przynajmniej wiemy, że przez cały ten czas nie były same. Te dwie rośliny miały siebie nawzajem. Masz nadzieję, iż uda się im odnaleźć drogę do kwiecistego, kwiatowego nieba. A tak poza tym to będą miały ekstra kremację następnym razem, gdy tkająca piórem zapali tutaj drewno w swym kominku. Czyli wrzuciliśmy biedne martwe kwiaty na polana drewna w kominku. Okej, pogrzeb wikinga. A to co teraz robimy? Może posprzątaj tak trochę tego arbuza, bo zrobiłeś straszny tutaj bałagan. Albo nie. Najpierw zobaczmy, to jest lodówka. Zobaczmy, co jest w tej lodówce. Co jest w tej szafko lodówce? Jest dosyć duża, tam może coś być. To brzmi jak dobry plan. Jedne drzwi są niestety utkwiły w miejscu. Może coś... Sticky. Może coś lepkiego tam się rozlało i się przykleiły? Tak trochę macasz, w tamtej stronie tam jest, ale wygląda na to, że to tylko jakieś butelki. A tak, my i butelki, nie powinniśmy się zbliżać do butelek. Wiesz co? Może nie okradajmy tej miłej pani. Zostaw jej rzeczy w spokoju, już wystarczająco jej złego uczyniłyśmy.
Już nie bądź, nie kradnijmy więcej, już ta trzy miotły jej zniszczyłyśmy. Ta, pewnie już zabrałaś wystarczająco wiele rzeczy należących do tkającej piórem. Już teraz jesteś jej winna całą kupę. Zarówno metaforycznie, jak i dosłownie, rzeczywiście jesteś jej winna. Zarówno duchowo, jak i materialnie, bo jej tyle zniszczeń. To by było bardzo nieuprzejme, gdybyś dalej wykorzystywała jej uprzejmość i gościnność. A tak poza tym to ta butelka, co tam stoi, sprawia, że myślisz o rzeczach, których wolałabyś nie myśleć. Tak, już raz to się pięknie skończyło. Więc zdecydowanie o tym nie myśl. Postanawiasz oczyścić swój umysł, oczyszczając bałagan, który stworzyłaś za pomocą arbuza. Szkoda, że twój pomysł, aby opróżnić arbuza, tak żeby był pusty i zmienić go w bardzo fajną torebkę, nie wypalił. Taka torebka z arbuza byłaby naprawdę świetna. Zaraz, chwileczkę, słyszę, że drzwi frontowe się otwierają. Tkająca piórem wróciła z naszymi nowymi ubraniami, czy będą podobne do naszego rysunku? Czy będziemy wyglądać jak pirat? Przekonamy się o tym za tydzień w następnym odcinku. Pamiętajcie, aby wpaść na mój kanał we czwartek. Albo w jakiś inny dzień tygodnia, bo zawsze coś się tu o 17 dzieje. W poniedziałki teorię temat Króla Lwa. We wtorki mamy Let's Play z jakiejś gry o Królu Lwie. W środy mamy wojownicze kotki w lesie, które się mordują. W czwartki mamy livestreamy. O mój Boże, to jest piątek! To dzisiaj mam piątek, w piątki mamy to, wpadnijcie w piątek, jeśli chcecie zobaczyć, co się dalej dzieje z Katią Managan. W soboty mamy teorie wybrane przez patronów i w niedzielę drugi livestream. Więc pamiętajcie, wpadajcie do mnie zawsze o 17. Pa, pa! I trzymajcie ręce za Katię, żeby coś nie poszło nie tak. Zanim się już na dziś pożegnamy, chciałabym jeszcze podziękować moim patronom, czyli osobom będących mecenasami sztuki. Na szczególne podziękowania zasługują Aleksandra Shoemaker, Necro Spyro, Dani Dir, Marta Filipiak, Juliusz Deslaucz, Piotr Orlik, Srebrna Stal, Alek Haber, Piotr Wołoch,